Raz, raz. Dzisiaj, jak śpiewaliśmy te słowa, nic mnie nie zatrzyma, to przyszła mi taka myśl, czy w ogóle wszyscy, którzy śpiewamy te słowa, jesteśmy w ogóle świadomi, co my śpiewamy. Nic mnie nie zatrzyma, ale przed czym? Czy w ogóle co ty chcesz robić? Przed czym nic cię nie zatrzyma? Kiedyś chciałam, żeby Agata nałożyła na mnie ręce. Miałam takie po prostu pragnienie, żeby mnie pojawiło, żeby w trakcie uwielbienia podejść do Agaty, żeby ona nałożyła na mnie ręce, żeby udzieliła mi ze swojego. I kiedy podeszłam do niej, ona się mnie zapytała, czego chcesz. I w pierwszym momencie to w ogóle miałam ochotę zapaść się w ziemię. Ale ona mi wtedy powiedziała, w ogóle musisz wiedzieć, czego chcesz. Amen. I tak samo jest z tym, przed czym nic się nie zatrzyma, musisz wiedzieć, czego chcesz. Teraz w ogóle powiedz na głos, przed czym cię nic nie zatrzyma. Mnie nic nie zatrzyma przed głoszeniem Ewangelii. Amen. Nic mnie nie zatrzyma przed głoszeniem, przed życiem, świętym życiem. Nic mnie nie zatrzyma przed tym, żeby w ogóle prezentować Jezusa całym swoim życiem. Nie bój się, tylko teraz, w tym momencie powiedz na głos, przed czym nic cię nie zatrzyma, jeżeli podpisujesz się pod tymi słowami. Amen. Amen. Wyznanie nas. Wyznawaj, bo to jest drogą. Amen. 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 O! Wyznanie to jest nasza broń. Jesteś sumą słów, które do tej pory wypowiedziałeś. Po prostu. Taka jest prawda o każdym z nas. Tylko to mamy, co sobie wypowiedzieliśmy i to straciliśmy, czego sobie nie wypowiedzieliśmy. To jest takie nasze życie dzisiaj. To mocno piorująca sprawa. Czego chcesz właśnie?